Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 2, w wersetach od 8 do 20? Pasterze w tej krainie w polu trzymali nocą straż nad swoim stadem. Anioł Pana stanął przy nich, a chwała Pana ich zewsząd oświeciła i bardzo się zlękli. Powiedział do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dzisiaj narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawida. Znakiem dla was będzie to, że znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. Z aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebiańskich, chwalących Boga. Chwała na wysokościach Bogu, na ziemi pokój, a w ludziach upodobanie. Gdy odeszli od nich aniołowie do nieba, pasterze mówili jedni do drugich: pójdźmy do Betlejem i oglądajmy tę rzecz, jaka się wydarzyła, którą nam Pan ujawnił. Przybyli pośpiesznie i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Ujrzawszy, rozgłaszali to, co zostało im powiedziane o tym dziecku. Wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im opowiadali pasterze. A Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając w swoim sercu. Wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak jak im było powiedziane. Nawet jeśli narodzenie Jezusa zostało ukryte przed oczami świata i nastąpiło bez rozgłosu, to niebo nie mogło przemilczeć tego faktu. Kiedy Pan i Zbawiciel leżał w żłobie, chwała Jego opromieniła prostych pasterzy. Każdy człowiek jest grzesznikiem i kiedy staje w świetle Bożym, ma powody, aby się bać. Ale anioł przyszedł z dobrą nowiną, która była przeznaczona dla takich właśnie ludzi. Dlatego powiedział do pasterzy: nie bójcie się. Jeden z aniołów przyniósł dobrą nowinę, a całe zastępy niebieskie sławiły przyjście tego dziecka na świat. Wiedziały bowiem, że przez niego Bóg zostanie w pełni uwielbiony, a jego cierpienie i śmierć stworzą podstawy do prawdziwego pokoju na tym świecie. Bóg ujął się nie za aniołami, lecz za upadłymi ludźmi. Chciał nas zbawić i przyprowadzić do siebie, według woli swojej. Mówi nam o tym apostoł Paweł w liście do Efezjan, w 1 rozdziale od 5 do 7 wersetu. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. Czytamy w wersecie 19. Czy my też jesteśmy poruszeni, gdy słyszymy o Panu Jezusie? Czy słowa mówiące o tej cudownej osobie rozweselają nasze serca? Czy zachowujemy te słowa w naszych sercach?